Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu będzie zadanie związane z wektorem losowym. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania i ewentualnie kalkulator. Moi drodzy, nasze zadanie, jak jest napisane, dotyczyć będzie wektoru losowego dwóch zmiennych x i y. Macie tutaj zapisany rozkład tych zmiennych, gdzie ta kolumna dotyczy 0, 1, 2 to są wartości zmienne y, 5, 6, 7 to są wartości zmienne x. Tutaj natomiast są prawdopodobieństwa i zanim zaczniemy rozczytywać się w zadaniach, trzeba wyjaśnić, o co chodzi w ogóle z tą tabelką, jeżeli macie taką podaną na kolokwium czy na ćwiczeniach. Chodzi o to, że te numerki w środku oznaczają ni mniej, ni więcej, ale prawdopodobieństwo jakby występujących na przecięciu tutaj wartości. Czyli 0 oznacza prawdopodobieństwo tego, że x równa się 5 i y równa się 0. Ten współnik i jest ważny. Tutaj na przykład 0,2 jest prawdopodobieństwo, że x równa się 6 i y równa się 1. To nie jest tutaj żadne warunkowe i tak dalej. Tu jest współnik i pomiędzy nimi i tak naprawdę, jak widzicie, to nie musi być zawsze 3 na 3, to może być dowolny wymiar 2 na 3, no dosłownie każda ilość tak naprawdę. I jedna ważna sprawa, suma tego w środku musi dawać zawsze 1. Policzymy sobie, mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5 i 5, czyli 1 jest. Oczywiście 0 przecinek, czyli zgadza się. Jeżeli tak nie jest, to znaczy, że gdzieś jest po prostu w zadaniu błąd. No dobra, no to zaczniemy od podpunktu pierwszego, aby wyznaczyć rozkłady brzegowe. Co to są rozkłady brzegowe? Jak sama nazwa mówi, to są rozkłady, które występują na brzegach. A na brzegach mamy co? Mamy wartości tych zmiennych losowych, czyli x i y. I tak naprawdę, no, zaczniemy od tabelki, żeby zobaczyć w ogóle, o co chodzi. I zaczniemy od x'a. Powiedzmy, że tu oznaczymy jako xi, to są te wartości 5, 6, 7, a tu zaznaczymy sobie ich prawdopodobieństwo tego, że x równa się xi. Rozkład brzegowy zmienia wymiar. Tak jakby tu było dwuwymiarowo, dotyczyło to zmiennej x i y, a rozkład brzegowy dotyczy jednego wymiaru, czyli sprowadzamy do tego, co już znamy wcześniej. I ważne jest tu to, żeby dobrze to odczytać. No więc przyjrzymy się piątce. W momencie, kiedy x równa się 5, y przyjmuje aż 3 wartości. I co z tym zrobić teraz? Trzeba to sumować, czyli tak naprawdę oczywiście można to robić mechanicznie, ale spróbujcie zawsze sobie wyobrazić to trochę inaczej, żeby nie robić tego cały czas tylko dobra, tu dodać, tu dodać, tu dodać. Patrzcie zawsze, co tu jest napisane, czy tu jest x, y, czy y, x, bo można wpaść w rutynę po prostu. Czyli x jest równy 5 dla 3 wartości razem z 3 wartościami y. Czyli sobie robimy tak wtedy, że musimy je sumować. To jest coś takiego, bo piszę tutaj obok, że mamy p od x równe 5 i y równe yi. Czyli ja muszę to zastąpić znakiem sumy tego, że x jest równe 5, prawda? Czyli takie p, 1, j, gdzie 1 to jest dokładnie ta pierwsza wartość x, a j to są indeksy y. Można by to tak teoretycznie sobie wyobrazić. Nie jest to do końca Wam potrzebne, natomiast gdybyście chcieli sobie po prostu w jakiś sposób tam trochę, że tak powiem, jakiejś teorii zrobić. No dobra, nie będę przegadywać, czyli sumujemy 0, 1, 3, czyli wychodzi tu nam 0,4. Dla szóstki jest to samo, wychodzi 0,3 i dla siódemki wychodzi 0,3. Tutaj podobna idea jest, suma tego musi dawać 1. Jeżeli nie daje, to znaczy, że albo przykład jest zły, albo się rąbnęliśmy, co jest dla nas ważną sprawą, bo zawsze się można tu na każdym kroku weryfikować. No i tak samo robimy dla y. Ustalmy, że y ma indeks j, żeby było już na później. I y z kolei ma 0, 1 i 2, czyli wpisujecie tu te wartości, które ktoś tam wymyślił w zadaniu, w doświadczeniu. No i to samo, tylko patrzymy teraz poziomo, bo y mamy poziomo, czyli dla zera y równego 0, x zmienia wartości 5, 6, 7. Czyli znowu wchodzi ten znak sumy, czyli tu wychodzi 0,1, tu wychodzi z kolei 0,4, a tu wychodzi 0,5. I dzięki temu, tutaj też mamy 1 w sumie, poznaliśmy rozkłady brzegowe zmiennych x oraz y. Myślę, że to nie jest takie złe. Niektórzy jeszcze robią tak, że robią to w tej tabelce. Polecam tę metodę, jest troszeczkę bardziej czytelna, żeby później na kartce sobie wrócić do tego. Ok, czyli mamy podpunkt A zrobiony. I gdybyście mieli jakiegoś zeta, bo zdarzają się takie rozkłady też troszeczkę bardziej trójwymiarowe, to robicie podobnie, tylko tam jest troszeczkę więcej tych możliwości. Ok, teraz mamy wyznaczyć wartość oczekiwaną x i wartość oczekiwaną y. No i teraz, moi drodzy, jest mała podpucha, bo tak naprawdę ogólnie zaczynamy od dwuwymiarowego wektora losowego, który ma prawdopodobieństwa tutaj umieszczone. I wyobraźcie sobie, że nie ma podpunktu A. Wyobraźcie sobie, że po prostu nikt nie kazał wam tych rozkładów brzegowych zrobić. Wtedy nie zrobicie też wartości oczekiwanej tak szybko. Bo jeżeli ktoś mi mówi, że mam wyznaczyć wartość oczekiwaną x, to ja starą metodą, znaną z rozkładu jednowymiarowego, wiem, że to jest suma xi razy pi, gdzie p to zawsze jest jakieś prawdopodobieństwo, a pi dotyczy prawdopodobieństwa wystąpienia xi. I tu jest między nimi zawsze mnożenie, oczywiście po indeksie i. I teraz tak, jeżeli nie mam podpunktu A, to pierwsze co robię, muszę wyznaczyć rozkład brzegowy tego, co chcą. Jeżeli chcą wartości oczekiwane x, to x, a jeżeli y, to y. Jeżeli tego nie mam, to nie policzę tego. Żeby tutaj była jasność, bo często też się zapomina. Ale my na szczęście mamy, więc możemy skorzystać dokładnie z tego, co mamy wyżej. Czym było to? Czyli mnożymy xi razy pi. To jest nasze pi. Czyli x1 razy p1. To jest 1, to jest x1, to jest p1. x2, p2, x3, p3 i tak dalej. No to lecimy. Czyli to jest 5 razy 0,4, dodać 6 razy 0,3, dodać 7 razy 0,3. No i tutaj zaczynamy sobie, możecie sobie wziąć jakiś kalkulator, możecie spróbować poćwiczyć. 8 dodać 2,1 i ostatecznie wychodzi nam 5,9. Tak jest, 5,9. Ok, czyli mamy wartość oczekiwaną x i podobnie robicie wartość oczekiwaną y. Jeżeli nie macie, musicie zrobić rozkład brzegowy i następnie policzyć tak samo. Czyli 0 razy 0,1 dodać 1 razy 0,4 dodać 2 razy 0,5. Czyli mamy 0, tutaj mamy 0,4 dodać 1, czyli 1,5. 4 po prostu. I tak, moi drodzy, wygląda wartość oczekiwana x i y. Tylko pamiętajcie, proszę, o tych rozkładach brzegowych, żebyście wiedzieli, co najpierw wyznaczyć, żebyście się nie rzucili na coś i potem o, nie mam tego. Zniknęły nam podpunkty A i B. Mam nadzieję, że sobie jakoś je przepisujecie, ponieważ zadanie jest obszerne, więc będziemy tak troszeczkę tutaj oszczędzać naszą tablicę. I teraz tak. W podpunkcie C proszą nas, żebyśmy wyznaczyli rozkład warunkowy i tutaj ważna sprawa, x pod warunkiem y. Bardzo zwracajcie uwagę, w którą stronę jest ten rozkład warunkowy, bo potem całe zadanie może być albo bardzo dobrze, albo bardzo źle. Ok, rozpoczniemy od tego, co to jest w ogóle prawdopodobieństwo x pod warunkiem y. To jest prawdopodobieństwo tego, że x równa się xi, wiecie co to jest xi, i y równa się yj, też wiecie co to jest. Czyli to są te wartości z naszej 5, 6, 7 albo 0, 1, 2. I to wygląda w taki sposób, że mamy w liczniku, tak jak w prawdopodobieństwie z liceum warunkowym, mamy iloczyn jakby tutaj tego doświadczenia tych dwóch zmiennych, czyli tego, że x równa się xi i y równa się yj. Czyli to są dokładnie tutaj te wartości, ale dzielimy to przez prawdopodobieństwo tego, że y równa się yj. No i moi drodzy, sprawa wygląda tak. że tego trochę jest. Zrobimy sobie tabelkę po lewej stronie i po prawej będziemy wyliczać to. Natomiast im więcej jest tutaj tych zmiennych, a u nas trochę jest, tym będzie się to po prostu dłużej liczyło. I teraz jak to u nas wygląda? My mamy zrobić to dla x, ale pod warunkiem, że mamy y jakąś wartość. Y ma aż 3 wartości, x ma 3 wartości, więc w naszym wypadku też będzie tutaj tabelka 3×3. Będziemy liczyć aż 9 prawdopodobieństw. Czyli zapiszmy sobie. Tutaj mamy tak. X równa się 5, x równa się 6. O, trzeba zmienić. I tu mamy x równa się 7. Czyli gdybyście mieli odwrotnie, czyli że y pod warunkiem, że x, to byście tu sobie wypisali y. Tak starajcie się, żeby to w razie czego miało jakiś porządek, żeby się nie zaplątać. I teraz tak. Mamy mieć prawdopodobieństwo tego, że x równa się xi, czyli albo 5, albo 6, albo 7, pod warunkiem, że y równa się konkretnej wartości swojej pierwszej, czyli 0, bo on zaczyna się od 0. Czyli widzicie, tu wpisujemy konkretną wartość. Dalej mamy prawdopodobieństwo tego, że x równa się xi, ale pod warunkiem, że y równa się 1. I idziemy dalej. Prawdopodobieństwo tego, że x równa się xi, ale pod warunkiem tego, że y równa się 2. I tak dalej, gdyby tu było więcej y-ów. No więc jak widzicie, mamy tutaj raz, dwa, trzy, aż do 9 prawdopodobieństw do wyliczenia zgodnie z tym wzorem. No to próbujemy. Prawdopodobieństwo pierwsze. Czyli prawdopodobieństwo, że x jest równe 5, dotyczy tego kwadracika pierwszego i y jest równe 0. Pod warunkiem, przepraszam, y równe 0. Czyli tego, że x jest równe 5 pod warunkiem, że y jest równe 0. Jak to policzyć? No dobra. Zgodnie z tym wzorem mamy policzyć najpierw prawdopodobieństwo tego, że one jednocześnie spełniają ten warunek, że x jest równy 5 i y jest równy 0. A to prawdopodobieństwo znajdujemy w tej tabelce. Czyli, ja zapiszę może ten pierwszy raz, czyli że x równa się 5 i nie pod warunkiem, tylko i y równa się 0. A tu jest to, że prawdopodobieństwo y równa się 0. I teraz, moi drodzy, tak. Na początek do licznika idziemy do tej tabelki. Czyli szukamy przecięcia 5 i 0. 5 i 0 jest tu i ono ma prawdopodobieństwo 0. I teraz idziecie do drugiej tabelki, która dotyczy rozkładu brzegowego y, której już nie mamy, ale wy sobie spisaliście. I prawdopodobieństwo tego, że y równa się 0, wyszło nam 0,1. Co nie zmienia faktu, że to i tak wychodzi 0. Ja sobie to 0 już mogę tutaj wpisać. Ok. No to idziemy dalej. Jeszcze tylko 8. No to ruszamy. Czyli prawdopodobieństwo, że x równa się 6 pod warunkiem, że y równa się 0. Czyli na początku do licznika idzie z tej tabelki prawdopodobieństwo jednocześnie tego, że x jest 6, y jest 0 i y jest 0, czyli 6 i 0 też jest 0 i dzielimy też przez y równe 0, czyli przez 0,1, czyli wychodzi też nam 0. Tu jesteśmy szczęśliwi, bo akurat to 0 nam ładnie kasuje. No ok, no i lecimy dalej. Trójka, czyli prawdopodobieństwo, że x równa się 7 pod warunkiem, że y równa się 0. Czyli przecięcie 7 i 0 to jest 0,1 przez 0,1 to jest, moi drodzy, 1. I teraz generalnie zauważycie, że każdy z tych wierszy będzie musiał się sumować do jedynki, co też jest istotną sprawą, żeby się sprawdzać, czy na pewno robimy to zadanie w miarę dobrze. Ok. Czwarte. Ja będę coraz mniej mówić, a część zostawię i zapiszę tylko, żebyście mogli sami sobie sprawdzić i zobaczyć, czy wiecie, o co chodzi. Ok, czyli prawdopodobieństwo, że x jest 5 pod warunkiem i zmieniamy, y jest 1, bo już skończyliśmy y równe 0. I znowu na początku bierzemy przecięcie 5 i 1, czyli to jest 0,1 i bierzemy teraz z rozkładu brzegowego tam, gdzie y jest równy 1, czyli to było 0,4. Czyli wychodzi 1/4. No to uzupełniamy. 1/4. I co teraz? Teraz mamy podobną sytuację, tylko zmieniamy na x równe 6 i y równe 1. I tutaj co mamy? 6 i 1 to jest 0,2 i y równe 1 to było 0,4. Czyli mamy 2/4, czyli 1/2. I tak dalej, moi drodzy, możemy robić i aż dojdziemy do końca naszej tabelki. Ja tutaj wpiszę wyniki, a Wy spróbujcie sami sprawdzić się na tej samej zasadzie, wypisując sobie te dzielenia, jak to wyszło. No dobra, czyli tutaj było, wychodzi 1/4, musi się zsumować do jedynki i sumuje się, bo tutaj mamy 1/2, dodać 1/2 jest 1. Następnie wychodzi 3/5, potem wychodzi 1/5 i 1/5. I to w sumie też daje nam 1. I to jest rozkład x pod warunkiem y. Możecie w domu sobie poćwiczyć odwrotną tabelkę, żeby ten wzór wyćwiczyć, pamiętając, że licznik pozostaje bez zmian, ale tu zmieni się na x równy x i wtedy wymieniacie. Tu będą jakby y, a tu będą x równe jakieś wartości, x równe jakieś wartości, x równe jakieś wartości. Możecie sobie to zrobić i podesłać nam na przykład, żebyśmy zerknęli, czy jest to zrobione poprawnie. Ostatni podpunkt D dotyczy kowariancji, dzięki której można policzyć potem dużo innych fajnych rzeczy. Przypisaliśmy wartości oczekiwanej dla x i dla y, ponieważ będą nam potrzebne, gdyż kowariancja x, y definiuje się takim wzorem. To jest wartość oczekiwana x, y naraz, tak jakby, odjąć przemnożone właśnie wartości x oczekiwana i wartość oczekiwana y. Czyli można by powiedzieć, że mamy już połowę wzoru. Natomiast to musimy wyliczyć jak najbardziej. I teraz tak, czym jest EXY? EXY jest również sumą, bo wartość oczekiwana to jest zawsze jakaś suma, nawet całka jest sumą, więc też możemy powiedzieć, że to suma. To jest suma po indeksie i, czyli indeksie x-owym, po indeksie j i co sumujemy? Przemnażamy wartości xi, yj, czyli te wartości, razy ich prawdopodobieństwa. Tylko że to już jest nie brzegowe, tylko bezpośrednio z tej tabelki. Czyli, żeby była jasność, wartość oczekiwana EX, EY potrzebuje rozkładu brzegowego w przypadku wektorów losowych. Natomiast wartość oczekiwana XY potrzebuje tej pierwotnej tabelki, którą dostajecie w zadaniu. Żebyście nie zerkali niepotrzebnie i przemnażali, bo wychodzą wtedy spore liczby albo jakieś dziwne i można tam sporo błędów zrobić. Ok, no to w naszym przypadku co mamy? Po prostu mnoży się to razy to, razy to, to razy to, razy to i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak lubicie, możecie robić, czyli tak. Widzimy, że z tym zerem, jak będziemy mnożyć 5 razy 0, dodać 6 razy 0, razy 0, dodać 7 razy 0, razy to, no to wychodzi i tak 0, więc ja zapiszę symbolicznie tylko 0. Idziemy teraz do tego, czyli będzie 5 razy 1 razy 0,1 to jest 0,5. Mamy 6 razy 1 razy 0,2 to jest 1,2. 7 razy 1 razy 0,1 to jest 0,7. No dobra, i teraz idziemy dalej, czyli mamy 5 razy 2 jest 10, razy 0,3 jest 3, dodać. 6 razy 2 jest 12, razy 0,1 jest znowu 1,2 i mamy 7 razy 2 jest 14, razy 0,1 to jest 1,4. Ok, i teraz mamy tak, co tutaj nam wyjdzie? 1,7, 4,7, 5,4, 6,8, 6,8, tak, 8, dokładnie. Sprawdźmy, żeby wszystko było jasne, bo warto przeliczać wielokrotnie te wszystkie wartości oczekiwane, bo jeżeli popełnicie błąd tutaj jakiś taki drobny, to się przeniesie na kowariancję i wtedy to, co chcą jakby od Was w zadaniu, jest po prostu błędne. Ok, i teraz współczynnik kowariancji, dzięki temu możemy sobie powiedzieć, że wynosi 8 odjąć, czyli to, co wyliczyliśmy, i teraz przemnożyć wartości oczekiwane razy 1,4. I możecie spokojnie kalkulatory do ręki i wychodzi nam tutaj minus 0,26. Ona może być dodatnia, ujemna, może być 0. Proszę się tych wyników nie bać. I nie robić wartości bezwzględnej, bo też widziałam takie próby, to może być ujemne i jest ok. I teraz tak, podsumowując ten podpunkt D. Przyjrzyjcie się, że jeżeli macie na przykład w zadaniu do wyznaczenia współczynnik kowariancji, a nie macie poprzednich punktów, zobaczcie, ile pracy przed Wami. Żeby wyznaczyć wartość oczekiwaną, potrzebuję rozkładów brzegowych. Czyli zwróćcie uwagę, jeżeli coś chcą od Was w zadaniu, na początek tutaj, w tego typu zadaniach z wektorów losowych, co ja potrzebuję, żeby to wyznaczyć. Bo tak jak mówię, często można zacząć totalnie jakieś dziwne rzeczy wypisywać, dlatego że się nie pamięta, że aha, do tego potrzebuję rozkładów brzegowych, a do tego to ja potrzebuję jeszcze wyznaczyć to i to. Dlatego spokojnie sobie prześledźcie wzory, prześledźcie tutaj, co zrobiliśmy i myślę, że spokojnie policzycie sobie te zadanie. To jest koniec tego zadania. Mam nadzieję, że było fajne. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu mailowego. Zapraszam oczywiście do klikania tego guziczka i do subskrypcji kanału i słyszymy się w następnym odcinku.